It's my life. It's my life. Generalnie to zdałam sobie sprawę, że ja chyba się nawet z wami nie przywitałam w tym vlogu. Więc witam was bardzo serdecznie w tym vlogu. Przyjechaliśmy do Krakowa na wakacje. Mam trochę planów, mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie zrealizować. Ale na razie siedzę w aucie, nie wiemy na czym stoimy, bo mamy problem. Bo przyjechaliśmy tutaj pod rzekomo hotel, nawigacja pokazała, że to jest hotel. A my totalnie nie ogarniamy, gdzie jesteśmy, gdzie tutaj wjechać na parking i w ogóle. A musimy się zameldować. Nie, jest dobrze, ja jestem pozytywnej myśli. Udało nam się wjechać, to jest hotel europejski. W ogóle wystrój tego hotelu. Ja dopiero wczoraj zobaczyłam, jak to w ogóle wygląda na stronie. Was na pewno zaskoczy, mnie strasznie zaskoczy, jak oglądałam to na stronie, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jestem pierwsza. I otwieram pokój. Sprawdzimy moje lokum na najbliższy tydzień. Okay. O kurde. O kurde. O kurde. Ej, ależ to smykam się. Wow, jaki klimat. Dobra, słuchajcie, dopóki nie ma rodziców, pokażę wam szybko pokój. Jeszcze nie byłam w łazience, więc robimy sobie reakcję na żywo, ale słuchajcie, nie no, klimacik jest. Patrzcie, tutaj są dwa łóżka, tutaj mamy radio takie fajne, jakieś obrazy, stoliczek, o cukierki, jak miło. Dobra, tutaj jest łóżko, telewizor, super, teraz sprawdźmy sobie łazienkę. Okej. Jest duża, mamy suszarkę, no to super, ej, mi się naprawdę podoba. Jak na tydzień w takim fajnym, klimatycznym pokoju, super. Wiecie, ja się czuję, jakby się przeniosło w czasie, ale sztos. Ej, więc generalnie my się zbieramy, bo wychodzimy zaraz na miasto, znaleźć jakieś miejsce na obiad i po prostu sobie, wiecie, pochodzić, żeby nie siedzieć cały wieczór dzisiaj w hotelu, no bo przyjechaliśmy tutaj dopiero, więc trzeba korzystać. Więc co, zabieram was ze sobą. Patrzcie, jakie mamy fajne rybki tutaj, w naszym hotelu. Są ryby, więc pełen luksus, pełen wypas, cudownie. Jesteśmy na obiedzie w Maku. Widzisz mnie? Widzisz trąbkę? Jak to się teraz do Folkstaru, bo moja ciocia mega kocha te wzory, więc oglądamy. Ania, co tam kupiłaś? Pokazuj. Rękawice. I nakrętki na przetwory. Wow, niesamowite, niesamowite. Ania ma lemoniadę z sokiem z granatu chyba, tak? Mm. Ja mam zwykłą cytrusową. No i siedzimy sobie, jest ładnie, ładnie. Jesteśmy teraz na obiadku w bistro pod aniołkami. Jadłam przed chwilą sobie patrz z łóżkami, teraz czekamy na pierogi z serem. Tak. Piję sobie lemoniadę z winem, jest mega dobra. Nie zapłacili mi za to, możecie przychodzić i spróbować, jak jesteście w Krakowie. Dobra, ale gorąco. Już się nagrywa? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Już się nagrywa. Na plaży w Stegnie jestem. Stegna plaża. Stegna plaża. Co zrobię? Stegna jest w plaży.
Słuchajcie, to jest nasz hotel. Mamy mega dobrą lokalizację. Zobaczcie, tutaj od razu mamy Galerię Krakowską. Tam chwilkę mamy do rynku. No i od razu obok praktycznie mamy Kocią Kawiarnię, więc sztos. Jedziemy sobie do muzeum. Najpierw idziemy do Muzeum Czerskiego, coś tam z tego. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. A później do Muzeum Narodowego. Tylko słodka sówka. To jest taka konkretna. Jak chcecie chodzić do muzeów, to chodźcie we wtorki, bo są darmowe. Patrzcie, tata dzwoni do swojego przyjaciela. On jest tutaj w niebie dosłownie. No, super. Cieszę się jego szczęściem. Zapaleńcy. Jak widzicie, ta wystawa to nie do końca był mój klimat. Nie interesuję się numizmatyką, ale później przeszliśmy troszkę dalej i były już tam na przykład obrazy, co mnie dużo bardziej interesuje, więc było super. Chciałam sobie pooglądać obrazy. Będzie między innymi Picasso i Dali, więc ja się totalnie nie mogę doczekać. Więc już idziemy, dobra. Generalnie wyszliśmy już i przyszliśmy tutaj do kawiarni, ale nie można było robić zdjęć, więc wam nic raczej nie nagrałam, tylko z zewnątrz trochę. To jest pawilon tego muzeum i są dwa piętra i to jeszcze jest kawiarnia, przed chwilą tam byliśmy, wypiłam sobie lemoniadę, super. Słodziak. Śpiący pies. Po prostu. Wyszliśmy już teraz z muzeum i siedzimy sobie tutaj na takim tarasie widokowym, ale niestety pada deszcz. Kochani, słuchajcie, idziemy sobie do Tigera. Tak. Bardzo lubię zawsze go odwiedzać, nieważne gdzie. I czegoś potrzebuję, czy nie, po prostu wejdę i kupię to, co będę uważała. No, chodzimy sobie, jest dużo fajnych rzeczy, na pewno się na kilka cię czuję. Śliczne lustro. Może je przywiozę ze sobą do domu, ale to raczej nie dzisiaj kupuję. Hejka, więc witam was kolejnego dnia. Teraz schodzimy sobie już na dół hotelu, bo mamy zamówionego Meleksa i jedziemy zwiedzać Kazimierz, czyli dzielnicę żydowską. Pakujemy się tutaj. Mamy dużo miejsca. Dobra, zapinamy się? Mhm. Zmiana miejsc, siadamy jednak z tyłu. Darek jeszcze jest trochę pijany chyba. Czy to jest głośno? To idzie na YouTube. 70. Tym bardziej. Hi. Na co tą energię, ja nie? Nie jesteśmy zapięci, my zginiemy. Jezus Maria, śpiewy ten. O ja. Lekka kraksa. Panie, ale wszystko słychać. Widoki piękne. Małżonek. Żydowska dzielnica mieszkaniowa została utworzona na prawym brzegu. Trochę śmieszne, nie powiem, że nie. Rok temu, jak byliśmy w Krakowie, mieszkaliśmy w Krakowie. To było nasze osiedle.
wysiedliśmy, już było bardzo fajnie, teraz idziemy sobie po prostu starym miastem. Słuchajcie, idziemy teraz Oskarem na jakiś gabinet, luster, pokój nieskończoności. I jakieś 8D, czy nie wiem o co tam chodzi, czy tam 3D, nie mam pojęcia. Idziemy, idziemy. Idziemy tam. O kurde. Dobry pomysł, dobry. Nie wiem. Powiem wam, że jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Mamy bilet? Lecimy. Generalnie musimy mieć takie rękawiczki na rękach, żeby nic nie zepsuć w tych lustrach i w ogóle. Jesteśmy tutaj. O Boże, o Boże, o Boże. O Boże. Okej, okej, to nie ma lustra. Ale moje! Okej, tutaj. Oh my god. To jest lustro? Okay. Uderzyłam w lustro. Jest fajnie. Przepraszam. Co tu się dzieje? Jak się bawisz? Fajnie. Bardzo fajnie? Dobra. Słuchajcie, mam tutaj takiego majstaka. Nie wiem, gdzie, który to prawdziwy Oskar ten. Ej, to ja! To ty? No dobra. Słuchajcie, nie możemy znaleźć tego wyjścia za cholerę. Szukamy długo. Długo. Jak ci się podobał labirynt booster? Bardzo fajnie. 1 na 10 ile? 9 na 10. Teraz idziemy tutaj. Musimy użyć takie analogii. Dobra, czekamy. Fajnie tam wygląda w środku, nie wystarczy, że wyjdziemy. A tu jeszcze jest roller coaster. Gotowi na przygodę. Super, wow. Wow. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Ale to kosztowało 30 zł za 3 atrakcje, więc tak wychodzi po 10 zł. A powiem wam, że było całkiem fajnie. Był ten labirynt luster, później był taki pokój, w którym byliśmy. I na końcu jeszcze było VR, wirtualna rzeczywistość, roller coaster. Oskarowi się podobało, mi też, więc spoko. Co ci się najbardziej podobało? Roller coaster. Roller coaster? Była taka jakby trzęsąca się platforma pod nami, więc było spoko, serio. No i super. Siedliśmy sobie na chwilę, wypiliśmy tą lemoniadę i teraz lecimy szybko na autobus, bo musimy zdążyć, mamy za 13 minut, bo jedziemy zobaczyć obrazy Beksińskiego. Bardzo się cieszę, bo strasznie mi się podobają. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy w Nowej Hucie i to jest to Centrum Kultury i tutaj jest ta wystawa. Mamy mnóstwo jakichś food trucków, może coś tu zjemy. Bardzo ładnie to jest w ogóle, więc dobra, wchodzimy. Mieliśmy bilety łączone, więc możemy iść na dwie wystawy. Idziemy na wystawę Beksińskiego i Ludzie gra. Postanowiłam, że nie będę dodawała muzyki do tych fragmentów, żebyście mogli posłuchać oryginalnej ścieżki, która tam leciała, bo robiła niesamowity klimat. Jesteśmy już z wystawy, jest super, tylko jestem już tak zmęczona, wszyscy jesteśmy tak zmęczeni, że po prostu siedzimy i czekamy teraz na tatę i zaraz będziemy jechać z powrotem jakimś autobusem czy tam tramwajem i lecimy coś zjeść, bo mam do wystawy Beksińskiego. Jestem w takim szoku, była tak świetna,
musicie to odwiedzić. Żadna sala wam się tak nie podobała jak ta. Po prostu niesamowita. Klimatyczna muzyka, ciemna sala i w ogóle... Przyszliśmy na obiadek, zamówiłam pierogi ze szpinakiem i z fetą i do tego jeszcze na pół znowu makaron penne z kurczakiem z rokułami. I zapomniałam wam jeszcze wspomnieć, że jeśli jeszcze zupkę kalafiorową. Jest penne i pierożki. Chodzimy po galerii. Trochę sklepów mamy za sobą, ale nic na razie nie kupiłyśmy, więc... Wszystko przed nami. Na razie pijemy. Tak. Bo się zmęczyłyśmy z lekka. A, kupiliśmy zalotkę tylko w Osmanie. Dobrze, wchodzimy. Jesteśmy w Poland Barze teraz. Mama kupiła sobie sukienkę. Nie znalazłam nic dla siebie takiego fajnego na wyprzedażach. Więc kolejny sklep i kolejne niepowodzenie. Wyszliśmy właśnie z Berszki. Tutaj akurat kupiłyśmy 3 rzeczy chyba, tak? To pokażę wam wszystko już w hotelu. Teraz idziemy jeszcze chyba szybko do Hebe i super. Następnego dnia byliśmy w Energylandii, ale z tego na kanale pojawi się osobny filmik. Jestem właśnie teraz po śniadanku w hotelu, umyłam włosy i idziemy do kociej kawiarni, bo totalnie nie mogłam się tego doczekać, więc lecimy. Jak widzicie, dostaliśmy takiego kotka, dzięki któremu pani wiedziała, gdzie przynieść nasze zamówienie oraz regulamin i opis kotków. Ty się tak wspina. Ty się tak tutaj wspina. Cześć! Iga? Iguśka? Iga. Sobie jej siedzi. Jak się wyłoży. A tam kot wskoczył. Wam. Jest świetny. No, zainteresowała go, mówię ci. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Simba. Wstał. Z nami usiadł tutaj. Wygodnie mu się leży, łapki. Cześć. Dobrze? Zarobię. Cześć, szybko. Na ten luźnik. Cześć. Oj, super, ojej. No więc generalnie jesteśmy teraz na Wawelu, idziemy sobie do muzeum, jakieś krypt. Ja już mam dosyć, ale dostałam audio przewodnika, więc super. To królewskie, no to... Zwan Zygmunta, katedra papelska. Iga, jakieś. Generalnie taki fun fact, jak wchodziliśmy na dzwon Zygmunta, skupiam się za bardzo na schodach i przywołałam z całej siły głową w belkę. No i tu widzimy efekty, jakaś taka poddenerwowana jestem, ale widoczki oddamy, więc spoko. Później z mamą przeszłyśmy się na sushi, było naprawdę przepyszne, tutaj widzicie takie czekadełko. Zgadnijcie, gdzie znowu idziemy. Do kociej. Gdzie kawiarni? Jezu, nagrywam! Idziemy! Na samo otwarcie, na samo otwarcie. Biegniemy do kociej kawiarni. Dosłownie mamy tam minutkę drogi, bym tam siedziała codziennie, gdybym mogła. Zobaczcie, przyszliśmy, to zobaczki z nami są. Jezu, jak dziwko. Kochani. Ciąma. Jak mruczę. A tu drugi. Siedzieć?
My z Simbą jesteśmy besties. Zobaczcie, on sobie leży, wywalony. Tutaj mój drugi synek, kocia mama. Przesiedliśmy się tutaj teraz. Zobaczcie, to jest ten korku. Raj. Wyżej. Co tam u ciebie? Ziomek. Wącha moją torbę? Kto wącha? Wyszliśmy, było cudownie jak zwykle. Wzięliśmy kilka pocztówek, bo wrzuciliśmy pieniążki na opiekę medyczną. Ja wczoraj nie pokazywałam wam, ale kupiłam sobie jeszcze torbę z kocie kawiarni. Jestem zakochana w tym miejscu. Na pewno jak będę jeszcze raz w Krakowie, to wbijam tutaj od razu i wracamy na chwilę do hotelu. Opieka, więc przyszłam teraz od kim? O Jezu, do Maka i wzięliśmy sobie nuggetsy po 6 i fryteczki. Kochamy Maka, nie? A Oski od tygodnia codziennie je Maka. Nie znudzić się jeszcze? Nie? Jest super. Jemy, pa. Przyszliśmy tutaj znowu tylko na 3 kolejne atrakcje, więc jesteśmy bardzo ciekawi, co to będzie. Tym razem mamy jakiś VR dwa razy i jakiś labirynt z laserami, coś w tym stylu. Jesteś podekscytowany? Na razie mamy kupiony bilet i czekamy tutaj w kolejce, bo jest troszkę długo. Usiedliśmy sobie. Tak. I czekamy. Bardzo długo. Tą przebitkę nagrywaliśmy już po tym, jak skończyliśmy grać i udało mi się w końcu przełożyć dobrze ten kontroler i wtedy akurat pani przyszła mi go zabrać, więc słabo. Jesteśmy teraz już po tej grze. Musieliśmy polować na takie orki. Byliśmy na zamku, musieliśmy go bronić i były jakby fale, które nas atakowały. Fale orków i musieliśmy do nich strzelać, więc było mega spoko. A teraz idziemy na lasery i musimy klikać jakby świecące przyciski i unikać laserów. Są wyniki poprzednie, więc spróbujemy ich pobić. Okej, szukamy świecących przycisków. Okej, szukam. Skończyliśmy te lasery, poszło nam chyba całkiem dobrze. Teraz idziemy do kina. Tylko musimy jeszcze chwilkę poczekać. Słuchajcie, było super, naprawdę było super. To było lepsze. Najlepsze. Lepsze niż to, na czym byliśmy ostatnio. Serio, te atrakcje były super. To kino, sztos. Na wszystkie strony latały fotele, oblewali nas wodą. Sztos, sztos. Więc mamy ostatni dzień, byliśmy przed chwilą na śniadanku, pakujemy się, powiem wam, że jest mi strasznie przykro. Dawno nie było mi tak przykro w związku z wyjazdem, ale no co, nic z tym nie zrobię. Do domu, jazda.